Ale wiadomo, do pracy jak bumerang, tak już to można powiedzieć, że nie ma sesji czy tam komisji, żeby ten temat nie wracał, nie ma tego parku tam. I chodziło o to, między innymi, że opuszczany jest trochę też ten, ta dzierżawa, tak? Że obniżana. Obniżana jest. Żeby pozostawić ją na takiej wysokości, jaka była. Może nie w tym roku, tylko powiedzmy rok temu jeszcze, bo była wyższa prawdopodobnie niż, do tej pory, tak? A zgodziliśmy się na to, żeby to przedłużyć względem tego, że to jest cały czas trwają te sprawy, te roszczenia i w sumie nie wiadomo, co z tym zrobić. Padła też propozycja, żeby to wydzierżawać i tak dalej, ale ja wczoraj powiedziałem, że nie ma żadnych szans na to i żadnego podwierzenia, żeby ktoś inny to wziął i prowadził przez... No i ja jestem tego zdania, że ten pan i tak to odzyska, bo wszystko w tym kieruje i nie ma sensu, tak jak mówiłem do tej pory przez kilka sesji, że nie ma sensu inwestować, tylko przedłużyć tę umowę. Tylko warunek taki był wczoraj, to taki temat był możliwy, żeby po prostu nie opuszczać tego czynszu, żeby negocjował to w umowie, jakoś to my wyrażamy zgodę tutaj, tak jak wczoraj było podjęte, przynajmniej wczoraj, jak mogę się odnieść do wczorajszych. Powiedzmy większością głosów, że byliśmy za tym wszyscy, żeby przedłużyć tę umowę, ale też takie mamy zastrzeżenie tak troszeczkę od nas, żeby sformułować umowę w taki sposób, żeby po prostu coś z tego było, ta dzierżawa, żeby nie opuszczać, bo tak ktoś chce. A wiadomo, że tam się nic nie robi. Tam się nic nie robi i ten pan też nic nie robi, bo my byliśmy tam, jak pan wójt wie, i widzieliśmy to tak, że to gdyby coś robił, to jeszcze może by było tak, że no dobra, możemy tam coś zrobić, żeby tam opuścić, tak? Ale na dzień dzisiejszy ja nie widzę, żeby opuszczać cokolwiek, jak tam się nic nie dzieje. Dziękuję.